Sebek.pl. Tak, to będzie taka trochę nowość z tym vlogiem. Spróbuję go robić może jakoś cyklicznie, może się to nie udawać, no ale jaka fajnie podjąć taką próbę. Co będzie we vlogu? We vlogu nie będzie tak typowo kolarsko. Bardziej chciałbym wam pokazać kuchnię tego, co dzieje się na portalu mtbx.pl i tego, jak powstają artykuły, czy jak robią się testy. Jest ku temu dobra okazja, bo mam do zrobienia rower Meridy. Tak on wygląda. To jest Merida 96 XT. No a że pogoda jakoś tam nie sprzyjała, to ciężko było zrobić wideo, bo było bardzo zimno. Dzisiaj trochę pogoda odpuściła, dlatego pójdziemy w teren do lasu i trochę zrobimy zdjęć. Ale zanim to się stanie, to trzeba zająć się mailami, zrobić kilka wpisów na stronę, żebyście mogli przeczytać na bieżąco, komentarze z minionych mistrzostw Polski w cyklokrosie. Potem robię sobie małą przebieżkę i zabieramy się do roboty. Komentarze zawodników to jest jeden z ważniejszych elementów na naszej stronie. Zawsze relacja zawodnika to jest takie lepsze przełożenie tego, co działo się na trasie, na wyścigu, niż taka sucha relacja od organizatora. Chociaż te też są czasami ciekawe. Jest kilku zawodników, którzy piszą regularnie naprawdę świetne relacje. Wydaje mi się, że chyba takimi najlepszymi są Michał Ficek i Bartek Janowski. Natomiast zawsze od każdego zawodnika fajnie jest usłyszeć to, co działo się na trasie, jakie ma przemyślenia i tak dalej. Czasem pada to trochę śmiesznie, bo niektórzy zawodnicy jakoś tak chcą w tych swoich komentarzach czasem trochę tak chyba na siłę dopieścić swoich sponsorów. Chyba ten efekt jest czasem odwrotny od zamierzonego i nie zawsze pada to tak fajnie. Kiedy na przykład ktoś pisze: no, mój rower na sprzęcie X i Y nie zawiózł mnie nawet w trudnym terenie, bo tam przerzutka taka i taka działała super, świetnie, a moja nowa rama firmy takiej i takiej była bardzo niezawodna i tak dalej, i tak dalej. Nie, to chyba nie o to chodzi. Chyba właśnie chodzi o to, żeby przekazać to, co się działo na wyścigu, jakie były wasze odczucia. A na zdjęciach widać, że używacie sprzętu i to jest wtedy ten taki klasyczny marketing szeptany, no bo wtedy dzięki temu sprzęt waszego sponsora jest pokazany i jest pozytywna konotacja z tym, że wy jako ci spoko zawodnicy fajnie to relacjonujecie i jeśli ktoś, kto fajnie relacjonuje wyścig, jeździ też na fajnym sprzęcie, to wtedy jest dobry efekt. Komentarze są już zapanowane na stronie. Tak to wygląda na podglądzie. No i teraz pora przejść do kolejnych zajęć. Czyli przygotowujemy rower do sesji zdjęciowej, trzeba go wyczyścić, wypucować, żeby ładnie wszystko wyglądało. No, rower musi sobie trochę przeschnąć, mam jakieś tam 30 minut, to wykorzystam sobie to na bieganie. Pogoda jest naprawdę fajna. Zrobiło się troszeczkę cieplej niż było w weekend, to nie ma takiego już przenikliwego mrozu, można sobie spokojnie pobiegać. Dlatego tak jak mówiłem, 30-40 minut biegu i ruszamy z rowerem porobić zdjęcia, póki jeszcze jest takie fajne słoneczko. No, wytopik zrobiłem jak trzeba, do domu teraz, ogarniam się i działamy dalej.
Słońce jeszcze nie zaszło, więc ze światłem jeszcze trafimy. Idealnie. Niebo dzisiaj bezchmurne, więc nawet tego timelapsa nie da rady zrobić. Ale spróbujemy jakiś przerywnik jeszcze capnąć. Tyca karbonowa, kierownica aluminiowa, mostek aluminiowy, koła na testach Deore i obręcze na jakiejś tam nie za wysokiej klasy. Jedyny minus tego roweru to taki jak wszystkich takich podstawowych full karbonowych. Przedni trójkąt jest karbonowy, tylny jest aluminiowy i trochę balans wagi zawsze. Nawet w normalnym karbonowym rowerze pełnym balans wagi będzie na tył schodził. No a tutaj przez to, że tylny trójkąt jest aluminiowy, to jest jeszcze bardziej spotęgowany. Ok, teraz tutaj sobie znajdziemy miejscówkę, rozkładamy sprzęt. I zaraz zwijamy znowu do komputera, żeby ten cały materiał obrobić. Ale na dzisiaj to już będzie wszystko, już więcej Was nie będę zanudzał. Muszę jeszcze naładować cały sprzęt, przygotować wszystko na jutro, bo jutro mam do zrobienia takie zlecenie wideo. Pewnie mi to zajmie mi to pewnie cały dzień. Dlatego muszę przygotować cały sprzęt, naładować i jeszcze przygotować publikację postów na mtbxc.pl na jutro. Także to koniec tego pierwszego vloga. Czy jest udany, czy nie, to sami ocencie. A jak będzie się Wam ta seria podobała, ten odcinek będzie Wam się podobał, no to takie vlogi pewnie z kulis naszej pracy będziemy częściej wrzucać. Także do zobaczenia.